Ty! Łapeczka albo psikus! Nie ma tutaj wyboru, bo dzisiaj straszne totorie i to dużo straszne... Co takie krótkie? Halloweenowe straszne totorie, także cieszę się, że jesteś. Poniedziałek, specjalnie dla ciebie straszne totorie, lecimy, mistrzowskie... Ale zanim, zostaw paczkę w górę, napisz hashtag straszne totorie albo Halloween. No i zapraszam, let's go. Straszne mistrzowskie intro. Podczas zabawy w cukierek albo psikus zobaczyliśmy coś przerażającego. Jest kilka dni przed Halloween, no. I przypomniało mi to historię, która wydarzyła się jakiś czas temu. Wczoraj. To była noc halloweenowa. Co to k***i parówki zawijają? Co to jest? Noc halloweenowa. To jest Berlinka. Byłem około 7 lat i bawiłem się w cukierek albo psikus. Tak, chyba w parówkę albo psikus. Znajdował się dom, o którym mówiono, że jest opuszczony. No i dobra. Podobno właściciel się wyprowadził, jednak nikt nie znał powodu. Nikt. Byłem z moim tatą. Przegrał z kimś w cukierek albo psikus. Kiedy musiał odebrać ważny telefon z pracy, postanowiliśmy zapukać do tego domu. Tym się nie puka, tam się wchodzi. W stronę i już z daleka można było stwierdzić, że jest opuszczony od jakiegoś czasu. No i wszystko w temacie. Podwórko nie było koszone, wszędzie leżały Ty liście. Mówisz do drzwi. Ogólnie z zewnątrz był mocno zapuszczony. Cukierek albo psikus. Kiedy zapukaliśmy do drzwi, te po prostu się otworzyły. Ale dymy, ty. Były zamknięte na klucz, ani nic. Nie zamknął drzwi? Byliśmy przerażeni, ale weszliśmy do środka. Sami, w trzech. Wszystkie meble były nienaruszone, a wnętrze domu wyglądało świetnie. Ale coś było jednak na środku. To, co zobaczyliśmy tam po włączeniu światła, do dziś mnie prześladuje. Zobaczyliśmy mężczyznę, jedzącego twarz kobiety. O Jezus! Krzycząc, ruszyliśmy do ucieczki. Może jej twarz była jego cukierkiem! Podbiegł do nas i zapytał, co się dzieje. Powiedziałem mu o tym, co tam zobaczyliśmy. A on natychmiast zadzwonił na policję. Jednak przyjechali, ale Halloween. Mężczyzny już nie było. Ale twarz zjedzona. Po naszemu zdziwieniu, ciało kobiety nadal tam leżało. I z zjedzoną twarzą. Dowiedzieliśmy się, że dom tak naprawdę nie był opuszczony. Żona ten ziomek tam mieszkał. Dała rozwodu i wyprowadziła się od niego. I postanowił zjeść jej twarz. Depresję i przestał wychodzić z domu. Ale to nie upoważnia go do jedzenia twarzy. W końcu zaczął łapać każdego, kto przechodził obok. I zjadać mu twarz. Od tamtego wydarzenia minęło już wiele lat. Ale poje! Wciąż męczy mnie jedno pytanie. Ale poje! Jeśli mężczyzna żywił się ludzkim mięsem, albo to my jesteśmy. To gdzie trzymał wszystkie ciała? Porąbani. Dlaczego sąsiedzi nie czuli z zewnątrz zapachu? No właśnie, to mi śmierdzi. Dlaczego? Ja też się zastanawiam i się nie dowiem, ale poje! Nie można jeść obcych ludzi! Musisz jeść tylko tych, co ich znasz. Także biegnijcie do rodziny. Cukierek albo psikus, pamiętaj dalej. Ostatnie zamówienie. Nigdy więcej nie dostarczę zamówienia pod ten adres. No pokaż mi, to będą hamburgery albo jakiś makaron z węglowodanami. Zapraszam. Dzień dobry. Pizza Shop. Sklep z pizzą. Pracuję jako dostawca pizzy i mam wątpliwą przyjemność rozwozić pizzę głównie nocami. Wątpliwą? To po chuje tam zatrudniałeś. Nie podoba ci się praca, to do niej nie idź. No chłopie, co ty? Wielokrotnie pytałem swojego szefa. To kobieta? Czy mógłbym pracować na dziennych zmianach. Szefową. Jednak on to ignorował. Ona. Praca dostawcy jedzenia nie należy do niebezpiecznych. Nie należy? Dlatego nigdy nie spodziewałem się, że to, co wydarzyło się parę właśnie należy. Mogło przytrafić się akurat mnie. Należy do niebezpiecznych, może być wypadek. Regularnie dzwonił dziwny klient. I chciał pizzę z paluchami. Czasami po prostu odkładał słuchawkę, nie mówiąc ani słowa. No i dobra. A innym razem wydawał dziwne, niezrozumiałe dźwięki. Gościu wygląda, jakby trenował Pokemony, a nie pracował w pizzerii. Robią sobie żarty. A to nie. Przykładowo jedno z jego zamówień brzmiało: chciałbym zamówić dużą pizzę z ananasem, szynką i twoją skórą. Od razu dobra. Się rozłączyłem, kiedy to usłyszałem. To nie macie twojej skóry w menu? Dlaczego? Dołóżcie. Po jakimś czasie znowu zadzwonił. Ten sam numer. Naszemu zaskoczeniu złożył. Normalnie telefon stacjonarny, na którym wyświetla się numer, ale taki podnoszony. Chcę taki do domu. Zobacz. Naszemu zaskoczeniu. Zobacz ten telefon. Idealny jest. Kto by nie chciał takiego telefonu, w którym wyświetla się numer. No i co to? Naszemu zaskoczeniu złożył normalne zamówienie. To jednak coś tam. Bez dziwnych składników, czy wydawania z siebie przeraźliwych dźwięków. Z twoją skórą? Którą? Stwierdziłem, że dostawa do tego dziwnego faceta może będzie być nawet ciekawa. Aha, super, no. Z twoją skórą. No. Kiedy dojechałem na miejsce, zobaczyłem bardzo stary, wyglądający na opuszczony dom. No. Znajdował się w dzielnicy na obrzeżach miasta, do której zazwyczaj nie dowozimy. Taki bogaty ten dom, mur. W tamtym tak momencie dalej się nie bałem. Normalnie. Kierowała mną ciekawość, lecisz, jak ten facet może wyglądać. I jak smakuje podszedłem skóra do drzwi, twoja. Zadzwoniłem dzwonkiem, Dzień który dobry. Niestety nie działał, więc zapukałem. Zorientowałem się, że zapomniałem spakować napój, który znajdował się w zamówieniu.
spodziewałem się, że facet może się wkurzyć z tego powodu. Kurwa! Więc zapukałem ponownie. Nienawidzę, jak ktoś mi nie przywozi napoju! Nagle się otworzyły i ujrzałem mężczyznę. Miał na sobie dziwnie wyglądającą maskę, siemano, która zasłaniała mu usta. Bo nie miał ust. Powiedziałem, ile należy się za pizzę oraz przeprosiłem za brak napoju. Dokładnie mi się przyglądając, powiedział, że nic się nie stało. Wróć po napój. Stałem zdenerwowany w ciszy przez jakieś 5 sekund. Dawaj, hajs. Dałem mu pizzę. Dawaj, hajs. Ponownie powiedziałem kwotę. W tym momencie zadał mi dziwny... Razem z pudełkiem mu oddał, w sensie z tym, co on potrzebuje do transportu? Obsrany musiał tam stać strasznie, nie? Taki głupi błąd. Dziwne pytanie. Tak. Czy kiedykolwiek byłeś przez kogoś zaatakowany? Odpowiedziałem, że nie, ale gdybym był, to napastnik by tego pożałował. Nagle ściągnął maskę, odsłaniając przerażające, pokryte w bliznach usta. Nie miałem pojęcia, jak mogły powstać tak dziwne blizny. Jedząc pizzę ze skórą. Zakłopotany. Zaczął się do mnie uśmiechać. Dawaj pieniądze. Wiedziałem, że nie zamierza mi zapłacić. Daj hajs. Więc po prostu odwróciłem się i zacząłem iść w kierunku auta. Co za chłop? Zamówił pizzę. Hajs! Przeraźliwie krzyknął, po czym trzasnął drzwiami. Ten dawaj kasę! Żalony. Pieniądze! Przeraził mnie jego krzyk. Oddaj mu hajs! Tego, że spodziewałem się czegoś w tym stylu. Ciekawość wygrała. Musisz oddać ze swojej wypłaty. Zajebiście. Od tamtego momentu dzwonił wiele razy. Odbierałem i mówiłem mu, że jego adres nie jest na liście naszych dostaw. Zazwyczaj krzyczał i od razu się rozłączał. Ale nadal zastanawiam się, jaki miał w tym wszystkim cel. Zamawiał pewnie z wielu pizzerii i później zjadał, bo tam była krew spuszczona w wanie, więc później zjadał tych ludzi, dostawców pizzy. Tego nie zdążył zjeść, bo nie wziął kasy. A jakby wziął, to za te 15 zł należy się twoje ciało i jemy razem, no świetnie. Impreza halloweenowa. Ta impreza halloweenowa niemal zakończyła się dla mnie tragicznie. Wraz z przyjaciółmi wybrałem się w halloweenową noc na imprezę tematyczną. Wszyscy powinni być poprzebierali za pracowników Squid Game. Miasta. Całe miasto było pełne ludzi przebranych w przeróżne stroje halloweenowe. To tak tańczy. Wszyscy świetnie się bawili. No i dobra. A ja poszedłem wtedy spać. Trochę za dużo i skończyłem w jednej z alejek obok klubu. To pięknie. Nie mam pojęcia, jak długo tam leżałem. Dość długo. Ale gdy się ocknąłem, momentalnie poczułem czyjś dotyk na mojej twarzy. To jest wino. Otworzyłem oczy i zobaczyłem faceta przebranego za wampira, smarującego mi czymś po twarzy. O kurde, ty. Na początku wydawało mi się, że to coś miało bardzo dziwny zapach. To kiew. W końcu zorientowałem się, sztuczna, że gościu brudził mnie całego keczupem. Keczup. Wkurzyłem się i odepchnąłem go. Co ty, ty robisz, kurde, gościu, ty. Ten nic nie mówiąc zaczął się śmiać. Krótko. Dracula! To jedyny sposób, w jaki cię mogłem aż tak przestraszyć. Wyrzucił pustą butelkę po keczupie, a z kieszeni wyjął nóż. O! Cholera, jestem w dupie, no, myślałem. Głębokiej. Nikt nawet by nie zauważył. Jeśli ten psychol dźgnąłby mnie nożem w tej alejce, moje najgorsze przeczucia się spełniły. Ale zrobiłeś salto. Pchnięty prosto w brzuch. Myślałem, że świecę i... Leżałem i się wykrwawiałem. Napastnik wziął kolejną butelkę keczupu i zaczął mnie nią polewać. Keczup kompletnie zakrył moją prawdziwą no krew, właśnie, której traciłem coraz więcej. Ja cię pierdzielę. Napastnik śmiał się jako szalały i nie przestawał polewać Halloween! Mnie keczupem. Halloween! Noc oczyszczenia. Nagle do alejki weszła grupa mężczyzn. Halloween! Nie miałem siły, żeby cokolwiek zrobić, aby zwrócić ich uwagę. Ostatkiem sił udało mi się krzyknąć pomocy. Wiecie. Gdy mężczyźni zwrócili na nas uwagę, napastnik objął mnie, uśmiechnął i udawał, że mnie gryzie, tak aby to wyglądało na prank. Mężczyźni poszli dalej uśmiechając się, a ja wiedziałem, że to już mój koniec. Mm-hmm. Napastnik uciekł, gdy tylko mężczyźni zniknęli za rogiem. Miałem niezwykłe szczęście, że chwilę potem alejką przechodziły dwie dziewczyny. Z tej imprezy, mam nadzieję. Parę dni później w szpitalu. Od tego dnia bardzo rzadko piję alkohol. Ale jesz zestaw maty. Ta impreza halloweenowa. Pijesz maczę z dyni. Nigdy w życiu. Maczę z dyni. Keczupu. Nie, to najgorsze skwitowanie strasznej historii. Nigdy więcej keczupu, bo zbyt dobrze smakuje na frytkach. Ale kiedyś mnie gościu nim polał, potem mnie nożował, więc boję się, że używając keczupu, zaraz to jeszcze noże powinieneś nie ruszać. Bez sensu. Zakończenie historii w ogóle bez sensu. Wilkołak, to była najstraszniejsza noc w moim życiu. To pierwszy raz, gdy opowiadam tę historię w taki sposób. Dawaj, biorę ją na klatę. Mieszkam w Brazylii, a moja rodzina nie wyróżnia się niczym szczególnym. Samba de Janeiro! Ojciec jest mechanikiem, a mama psychologiem. Tam obchodzą Halloween? Teraz mam 30 lat, no, ale ta historia przydarzyła mi się, gdy miałem 10 lub 11. No i nie kłam. To był okres wakacji i odpoczynku od szkoły. Okej. Okay.
Ja, moja starsza Czyli oparta kuzynka, na faktach. Która miała wtedy około 13 lat oraz jej brat, który był w tym lat. Samym wieku. Pojechaliśmy odwiedzić naszych dziadków na tydzień. Znowu wieś, dziadkowie? Mieszkali na niewielkiej wsi we wschodniej części kraju. Pierwsze 6 dni były żółte kozaki, jak Pepy. Nie za zimno, nie za ciepło. Do skakania w kałużach głodnych. Relaksujące odgłosy wsi i zwierząt oraz zapach pysznej kawy każdego poranka. Jesteście dziećmi, nie możecie pić kawy. Gotowała. To był raj. Co to za kawałki sera? Nigdy jednak nie zapomnę ostatniej nocy. No i dobra. I tego, co się wtedy wydarzyło. Skoro nazywa się to wilkołak, to musi chodzić o coś innego niż wilkołak. Dawaj, ciemno było, no. Spali, a ja wciąż się wierciłem, nie mogąc usnąć. No i dobra, idziemy sami. Zdecydowałem się pójść do kuchni, po coś do bose picia. Stopy, oczywiście, że tak. W kuchni spotkałem dwóch moich wujków, którzy mieszkali na farmie i często pomagali moim dziadkom. I gadali ze sobą, pili. Rozmawiali o czymś. Gdy mnie zobaczyli, uśmiechnęli się do mnie i kontynuowali rozmowę. Czyli to nie było nic tajemniczego. Zamknął drzwi, a ja zauważyłem niezliczoną ilość różnych zamków, łódek i zabezpieczeń na drzwiach. O! Nie odzywałem się. Niedobrze. Po prostu się napiłem i wróciłem do swojego To mleko pokoju. Czy woda? Czy takie rzadkie mleko? Udało mi się zasnąć. Jednak niedługo potem obudziły mnie hałasy. Gdy się podniosłem i rozejrzałem, byłem trochę zdezorientowany. Dostrzegłem kuzyna przytulającego swoją siostrę. Się. Z oczu leciały jej łzy, kiedy zapytała mnie, czy to słyszałem. Nagle usłyszałem krzyk jednego z moich wujków. Co tu się bać? On tu wraca. Lecimy. A następnie wystrzał z broni. To był pierwszy strzał z broni palnej, jaki usłyszałem w życiu. Niezła brazylijska wioska. Nie spodziewałem się, że będzie tak głośny. Chciałem zacząć krzyczeć, kiedy jeden z wujków wszedł do naszego pokoju. W Brazylii mają wilkołaki, my mamy jednorożce w Polsce, więc ostatnio widziałem jednego. I smok. Smok leciał, wawelski oczywiście. W ręku trzymał broń, a gdy nas zobaczył, na jego twarzy widać było ulgę. Uśmiechnął Nic się wam do nie nas, jest. Ale zanim poszedł, powiedział, żebyśmy trzymali się z dala od okien. To El Chupacabra. Tak właśnie zrobiliśmy. Przez następną godzinę siedzieliśmy wtuleni w siebie i czekaliśmy. Ale to mógł wyjaśnić, co się dzieje. Co to w ogóle? Teraz się zorientowałem. Dlaczego? Co tu się warstwa popierdzieliła? Co chodzi, że jej włosy idą pod oczami? Może wchodzą jej w gałkę oczną, wywijają się do środka i wychodzą. Szkoda warstwy. Tak ładnie było. Jestem przekonany, że słyszałem dźwięk jakiegoś dużego zwierzęcia. El Chupacabra. Co jakiś czas przechodziło pod naszym oknem. O Jezu, psy biegają. Nie to na psa, tylko znacznie większego. El Chupacabra. Słyszałem również ciężki, sapiący oddech zwierzęcia. Wspaniale. Nagle bestia stanęła pod naszym oknem. Nie podchodź do okna. Wtedy rozległ się kolejny strzał. Bo ona je szkło. Moja kuzynka krzyknęła, a do pokoju wszedł drugi z wujków i zaprowadził nas do kuchni. Nieprzerwanie miał broń wycelowaną w stronę okna. Jakby wskoczył. Po chwili nie było już nic słychać, tylko głucha cisza. No to gdzie oni w domu strzelali, ty? W kuchni, a jeden z wujków czuwał nad nami całą noc. Ja pierdziele, co to wszyscy za... się obudziliśmy. Co to za wieś? Czuliśmy się, jakby to był tylko zły sen. A nie był. Zapach trawy o poranku, więc wyszedłem na zewnątrz. A tam El Chupacabra. Na drzwiach zauważyłem ślady ogromnych pazurów. Każdy z nich miał kilka centymetrów szerokości. To musiała być duża El Chupacabra. Były ogromne ślady łap. To mój piesek, czyli. Jezu, panika. Spytałem wujka, który czuwał nad nami całą noc. Co to było? Co to było, wujku? A on, niewzruszony, odpowiedział. Teraz będziesz mi prasował koszulę. Tak, właśnie wygląda tu nasze życie. Co to jest? No ale nie wyjaśnili, tak wygląda nasze życie. Ale czy to wilkołak, czy cokolwiek tam strasznego. A idź pan w... Okej, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za halloweenową wersję strasznych totorii. Oczywiście, jeżeli dobrze się bawiliście i chcecie więcej strasznych totorii, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie hashtag Halloween. Wpadajcie do Wancy, oczywiście link pod spodem, tam wszystkie straszne historie. Tyle ode mnie, mistrzowski łokieć, odcinki od poniedziałku do piątku o 15, weekendy o 10. Tyle, trzymajcie się, mistrzowski halloweenowy łokieć. Na razie.